ciśniemy na maksa. Dzisiejszy vlog będzie o tworzeniu ankiet w jednym z takich dużych kombajnów do biznesu, jakim jest Getol. A druga sprawa, chcę Ci powiedzieć dzisiaj o, myślę, podstawowej rzeczy związanej z rozwojem osobistym, ale ze zmianą myślenia. A jest to mianowicie to, iż trzeba wdrożyć do swojego rozwoju osobistego wprowadzanie nawyków. Nawyki, czyli coś powtarzającego, powtarzalnego, coś dzięki czemu Ty będziesz działał jak automat. Czyli tak, dzięki temu, nie wiem czy w ogóle wiesz, wprowadzanie do swojego życia nawyków spowoduje zmiany w Twoim mózgu. Ale to są takie pozytywne zmiany, ponieważ jest to oczywiście fajnie pokazane w książkach różnego typu, związanych z szybkimi metodami na przykład i skutecznymi nauczania. I też w innych szkoleniach. Co one powodują? Nawyki wprowadzane powodują to, że ty zaczynasz działać, zaczynasz posiadać nieświadomą kompetencję, czyli dzięki nawykom w Twoim mózgu zaczynają łączyć się, robić się tak zwane ścieżki neuronowe, które łączą się ze sobą i powodują, że ty automatycznie działasz. Dzięki temu jesteś na najwyższym poziomie rozwojowym i wszystko, co robisz, staje się dla Ciebie automatem. Drugą bardzo ważną rzeczą jest to, żeby czytać. No ja akurat przerabiam po raz kolejny laptopowego milionera, ale chodzi głównie o to, żeby czytać, żeby zgłębiać wiedzę. Czy to właśnie poprzez czytanie, które jest bardzo ważne, ponieważ ono powoduje, że właśnie te ścieżki neuronowe zaczynają mocniej działać. Co w dzisiejszych czasach, nie wiem czy zauważyłeś, jest to, że w szkole przede wszystkim i też myślę, że to jest w pewnych rodzinach, jest tak, że po prostu się oducza wręcz młode osoby już od szkoły, żeby jak najmniej czytały, żeby zgłębiały wiedzę, historię i tak dalej, chociaż historia i tak według mnie oczywiście, jest w bardzo dużym stopniu zakłamana. W związku z tym, jeżeli nie czytasz, nie wyrabiasz sobie tych ścieżek neuronowych, bo się nie rozwijasz, nie wyrabiasz sobie nawyków czytania, a jest to naprawdę bardzo ważne, czytanie oczywiście, co powoduje, że jesteś osobą na jakimś tam poziomie i nie możesz dzięki temu, że masz braki w nawykach, braki w tych ścieżkach neuronowych, połączeniach w mózgu, no nie rozwijasz się. Nie działasz po prostu na pewnym poziomie podświadomie i nie możesz pewnych rzeczy osiągnąć. Dlatego ja Ciebie zachęcam do tego, żeby bardzo dużo czytać. Natomiast co czytać? Nie czytać jakichś tam powieści, nie czytać jakichś tam roman sideł, tylko konkretną rzecz, która Ciebie interesuje, jeżeli chcesz się rozwijać. To jest bardzo ważne, bo jeżeli będziesz czytać jakiś właśnie roman sidła, no to Twój mózg będzie zamulony i Ty nie będziesz na tej ścieżce rozwojowej, której powinieneś być. Nie wiem, czy to, co powiedziałem, jest zrozumiałe, ale myślę, że chociaż trochę. Jeżeli nie, to cofnij sobie film. Jeszcze raz przesłuchaj. No i właśnie czytanie książek, rozwijanie się powoduje to, że my zaczynamy wyrabiać w sobie nawyki, które dzięki tym nawykom w naszym mózgu robią się te połączenia neuronowe, które z kolei dają nam działanie automatyczne i możemy właśnie na jakichś poziomach bardzo dobrze, nieświadomie już, rozwijać się. Pierwsza rzecz to jest książki, szkolenia, o którym mówiłem. Druga rzecz to jest naśladowanie osób, które już doszły do pewnego poziomu, do tych rzeczy, do których my dążymy. Jeżeli chcesz być milionerem, to musisz uczyć się od milionerów, od praktyków. Oglądałem i słuchałem ostatnie szkolenie, w którym jedna osoba powiedziała, jeżeli masz jakąś wiedzę, ale jej nie praktykujesz, to tak naprawdę nie masz tej wiedzy. No, sama sucha teoria do niczego ci się nie przyda. Natomiast praktyka,
powoduje to, że stajesz się coraz mądrzejszy w tym, co robisz, i też przez naśladowanie właśnie osoby, które tam doszedły, gdzie ty chcesz iść. Dlatego polecam tobie, jeżeli chcesz zmienić swoje życie, zacznij praktykować uczenie się, książki, szkolenia i modelowanie osób, które doszły tam, gdzie ty zmierzasz. Dobra, to tyle, jeśli chodzi o zmianę myślenia. Dzisiaj za chwilę przyjdę do laptopa i pokażę ci, w jaki sposób możesz sobie w bardzo dobrym, mocnym kombajnie zbudować w prosty sposób ankiety, które z jednej strony dadzą ci informacje, wiadomości od twoich klientów, co oni potrzebują, z drugiej strony będziesz mógł sobie też te osoby dzięki ankietom automatycznie zapisać na swoje listy mailingowe i tam na tych listach pracować z tymi potencjalnymi klientami, z osobami, które się zapisały do ciebie. I za jakiś czas, dzięki temu, że masz ich na liście, oczywiście listy muszą być pracujące z tymi osobami, będziesz mógł z nich zrobić sobie klientów. Brzydko powiedziane, kolokwialnie. No ale do tego lista zmierza, żeby ludzi uczyć, żeby dawać wartość i tą swoją wartość na jakimś tam wyższym poziomie sprzedawać. Dobra, przechodzimy do laptopa i ciśniemy. Chcę Ci w tym nagraniu pokazać sposób tworzenia ankiet. Jest wiele możliwości do tego, żeby stworzyć sobie taką ankietę, natomiast ja Tobie pokażę, jak stworzyć sobie taką ankietę i ona jest połączona też z autoresponderem i z innymi automatyzacjami w systemie GetAll. Jest to system płatny. Pod tym filmem masz dostęp do tego systemu, możesz sobie sprawdzić, co system tak naprawdę GetAll to jest taki jeden wielki kombajn do marketingu, do biznesu, z których możesz sobie skorzystać. Pierwsze 7 bądź 10 dni, już teraz nie pamiętam, jest w wersji darmowej, którą możesz sobie przetestować, natomiast już później to jest wersja płatna w trzech poziomach. Od najniższej do najwyższej. Także zajrzyj sobie i sprawdź, czy będzie tobie taki kombajn do biznesu, do marketingu niezbędny. Dobrze, przechodzimy do tworzenia ankiet w systemie GetAll. Mamy wiele możliwości, żeby taką ankietę sobie stworzyć. Ja tobie teraz podam wybór tworzenia ankiety w systemie GetAll. GetAll jest to automat, jest to duży kombajn do tworzenia marketingu i biznesu, który możesz sobie sprawdzić, wykorzystać w wersji testowej za darmo, natomiast później jest już to wersja płatna, jakby na trzech poziomach: podstawowy, średnio zaawansowany i zaawansowany, ze wszystkimi tutaj opcjami, które masz podane. Pod filmem masz link, możesz sobie sprawdzić system GetAll. Między innymi jest tam autoresponder, automatyzacja tego systemu autorespondera, jak również sprzedaż i inne tutaj bardzo niezbędne narzędzia do biznesu i marketingu. Ja tobie teraz pokażę ankiety. Ankiety, w jaki sposób możesz, prosty sposób stworzyć sobie takie ankiety. Stworzymy sobie teraz taką przykładową ankietę. Wchodzimy tutaj w zakładkę ankiety. Utwórz nową ankietę. Ja już jestem w tej zakładce, więc bezpośrednio w tym miejscu wpisujemy sobie nazwę ankiety. Testowa ankieta numer 2 i tytuł ankiety. Na przykład, czy znasz się na tworzeniu marketingu online? To jest tytuł nagłówek, tytuł naszej ankiety, czego ona będzie dotyczyła. I tutaj możemy zrobić, wybrać sobie kilka opcji. W momencie, kiedy zostanie ta ankieta wypełniona przez nas, zostaniemy przekierowani na konkretną stronę. Stronę, na przykład dziękuję, do której będzie dołączony jakiś darmowy prezent, który to będzie właśnie takim podziękowaniem za wypełnienie ankiety, więc możemy sobie tutaj zrobić przekierowanie, na przykład na stronę moją życie edukacja na mapce. Zapraszam, możesz sobie wejść i zobaczyć ją. Następnie, czy ta osoba po wypełnieniu ankiety nam poda imię, czy poda maila? No wiadomo, jak nie poda maila, no to będzie ciężko
ciężko tej osobie wysłać cokolwiek, chyba że poda nam numer telefonu. Możemy zaznaczyć tę opcję, chociaż ona nie jest konieczna. I dwie opcje podobne do siebie możemy przekierować tą osobę do naszej listy stworzonej. Czyli w momencie, kiedy osoba wypełni ankietę, dostanie nasz darmowy prezent w podziękowaniu za jej wypełnienie, zostanie ona automatycznie zapisana na naszą listę mailingową. I tutaj na przykład ja sobie wybiorę tą listę i zostanie ona przeniesiona do tej właśnie grupy i listy testowej. I teraz możemy sobie wypisać pytania odnoszące się do marketingu. Pierwszy nagłówek. Kiedy po raz pierwszy spotkałeś się z marketingiem? I możemy tu zaznaczyć kilka opcji. 2 lata temu. 5 lat temu. Bądź wcale. To jest pierwsze pytanie. I zaznaczamy, że to pole jest wymagane. Tworzymy drugie pytanie. Z czym najbardziej nie potrafię sobie poradzić? Marketingu oczywiście. Pole wymagane i możemy dodać opcję wyboru, bądź na przykład pole tekstowe, czyli osoba będzie mogła sobie tutaj wypisać. Będzie mogła sobie wypisać, z czym ma problemy, czyli odpowie nam pisemnie na to pytanie. Tutaj jest bonus. Literówki dwie. Dobrze. Kolejne pytanie możemy zaznaczyć na przykład samo pole tekstowe. Wpiszemy nagłówek. Wypisz z jakimi narzędziami do marketingu miałaś styczność. Pole wymagane. No i w momencie, kiedy takie ankiety sobie stworzymy, tych pytań może być nie wiadomo ile, czyli maks, no tyle, ile będziemy mieli tutaj inwencji twórczej, natomiast ja doradzam, żeby tych pytań w ankiecie nie było za dużo, ponieważ ludziom się nie chce dużo pisać. W momencie, kiedy ankietę sobie stworzymy, zapisujemy ją, ona nam się zapisze tutaj i zaraz będziemy mogli sobie ją zobaczyć w podglądzie. Ankieta testowa numer 2. Czyli klikamy tutaj i zostajemy przekierowani do naszej ankiety. I ona wygląda tak. Czy znasz się na tworzeniu marketingu online? To było nasze hasło przewodniej ankiety. Tutaj mamy opcję wyboru w pierwszym pytaniu. W drugim możliwość wypisywania no już samemu odpowiedzi na pytanie. I w trzeciej tak samo. I opcję podania swojego imienia i maila. W momencie, kiedy wypełnimy te wszystkie niezbędne tutaj pola, wyślemy ankietę. Ona nie została wysłana, ponieważ widzisz, tutaj nie są zaznaczone wszystkie pytania. Natomiast gdy wyślemy, zostaniemy przekierowani na stronę Życie to pasja na maksa, ponieważ wypełniliśmy dobrze tą ankietę. Także zapraszam Ciebie, jeżeli jesteś zainteresowany bądź zainteresowana skorzystaniem z tego typu ankiet. Ankieta w Getoli jest naprawdę bardzo dobrym systemem, ponieważ jest ona połączona z autoresponderem, z możliwością nagradzania osób, zapisywania na listę i tworzenia swojego marketingu właśnie w dużym kombajnie Getoli.